zagadnienia handlu i usług w sprawie ustalenia listy rankingowej w zakresie prac ramowych dróg chodników i urządzenia na 2014 rok. Pani sekretarz, na podstawie kart o tym, które w znacznej ilości przyszły, te tytuły, apel był. Została sporządzona lista rankingowa, która tutaj jest załączna, znaczy nie załączna, jest częścią tej uchwały. Załącznie też, nie? I teraz chciałam jeszcze, to zostało przegłosowane przez komisję, powiem tylko tyle, że jeśli chodzi o jakieś szczegóły, to poproszę pana Andrzeja Kalistę, by były jakieś pytania, bo on robił ten ranking i te obliczenia. Natomiast na komisji została jeszcze taka, przepraszam. W każdym razie lista została przegłosowana w takim kształcie, jak jest w uchwale oczywiście. Natomiast komisja wniosła kilka zmian do tej listy, które polegają na tym, że na w zadaniu 11 Chrobrego z Skorupki, to się nazywało poprzednio od Chrobrego 9 do Skorupki 26. To było zadanie planowane na przyszły rok, zadanie planowane na przyszły rok. Został poszerzony zakres od ulicy Domki. W tej chwili to jest, to brzmi tak, że to jest chodnik od ulicy Domki do ulicy Skorupki i nie 26, tutaj tylko 28, to pan, to zostało przez, no, wniesiony też na wniosek pana radnego, który kiedyś to wnioskował, to zadanie. Czyli jest do Skorupki 28, czyli tak jakby o, przy tym było 26, teraz 28, o jeden budynek mniej na tym zakręcie tam. Ponadto na wniosek również pana Hankusa zostało zupełnie wykreślone zadanie, które znalazło się na 24 pozycji. Skorupki to jest, tak, to było zadanie przechodzące z tego roku i zostało sprawdzone na 24 pozycji. Skorupki przy budynkach 8,26 to zostało wykreślone, nie ma to już w uchwale w związku z tym. Mówię dla porządku, bo było poprzednim, w tej liście potrzeb, no i w tegorocznych zadaniach. Ponadto komisja przegłosowała zmianę zakresu w pozycji 2. To jest ulica Narzymskiego, która przeszła z inwestycji do remontów w takim kształcie, że to miał być remont całej ulicy od Lesistej do końca Narzymskiego przy torach, a obecnie, jak widać, to się nazywa, że to jest remont chodnika po stronie lewej od Lesistej do końca ulicy w kierunku toru. No głównie to się wzięło z tego, że my mamy bardzo mało prostu w tym roku i gdybyśmy chcieli zrobić całą ulicę, to znaczy tą część, tę część ulicy, no to niestety, ale te wszystkie pieniądze chyba były zabrane, które nie będziemy dysponować w przyszłym roku. No i to chyba, to wszystko oczywiście było przez komisję przyjęte. I jeśli są jakieś pytania odnośnie tej hierarchizacji, czy tam jakieś szczegółowe pytania, to ewentualnie proszę, poproszę pana Andrzeja o wyjaśnienia. Nie trzeba dać, że to jest parzysta strona, czy po stronie lewej to... No właśnie, nie widzieliśmy. Parzysta, to jest strona parzysta. No to można by ewentualnie mieć poprawkę, ale myślę, że to po stronie lewej.
Nie, tej radosnej, lewa to jest po stronie, lewa to jest. Ja bym prosił jednak o parzystą, bo lewa to znaczy, że z której strony się jedzie, stoi, nie jest jednoznaczne. Ale tu wyszedł, że... Ja prowadzę. Przepraszam, w kierunku torów jest tylko jedna. No właśnie, no to... No chyba, że tu jest jakiś już stanie. Tylko to z miejsca, że nie wiedzieliśmy, żeby komisja nie wiedziała, że to teraz pan nie zrobił. Nie będzie lewy ulicy. No to właśnie, lewa jest tutaj prawda. Lewa jest tutaj prawda. Dziękuję.